Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na film bardziej kosmetyczny, może nie do końca. Za chwilę pokażę Wam dwa nowe kosmetyki, które wprowadziłam do pielęgnacji no niespełna, powiedzmy miesiąc temu, a później w drugiej części w końcu pokażę Wam pewnie tylko część zakupów z Rossmana. Ja już miałam je nagrać w poprzednim odcinku, ale że on był za długi, to postanowiłam jednak nie dokładać tych zakupów, tak żeby Was nie męczyć tak długimi filmikami. I ja jeszcze raz poszłam wczoraj do Rossmana i kupiłam coś dla mężczyzn, dla starszych i młodszych, i nie będą to kosmetyki. Te zakupy były za bardzo niską cenę, więc będę starała się ten film jak najszybciej opublikować, żebyście i Wy mogły skorzystać. Ale tutaj na sam początek chciałabym Wam powiedzieć też o fantastycznych kosmetykach i też chciałabym, żebyście z nich skorzystały. Ja dostałam ostatnio kolejną przesyłkę od marki Basic Lab i tam znalazłam dwie nowości. Ostatnio, czyli no, jakiś miesiąc temu, i bardzo się ucieszyłam, bo jakiś czas temu mówiłam, że no, kosmetyki Basic Lab bardzo mi odpowiadają. Ja je cały czas mam w swojej pielęgnacji. Wielokrotnie już wracałam na przykład do ser, jeśli chodzi o okolice pod oczami, do płynu micelarnego, do żelu do mycia ciała, do innych kosmetyków jak sera cudowne z Basic Lab, i ja wiem, że bardzo często wspominam o tych kosmetykach, ale to tylko dlatego, że one naprawdę bardzo dobrze sprawdzają się w mojej pielęgnacji, a moja skóra i cała pielęgnacja nie jest taka prosta, dlatego że ja mam skórę dojrzałą z licznymi zmarszczkami, zwłaszcza tu pod oczami. Mam bardzo suchą skórę, nie mam już tej jędrości i sprężystości, już gdzieś to wszystko opada, no, lata zadziałały, więc no, borykam się z wieloma problemami i tutaj Basic Lab mnie naprawdę na wielu płaszczyznach zadowala. I kiedy właśnie otworzyłam paczkę z nowościami, bardzo się z tych kosmetyków ucieszyłam, i to jest nowa linia, która właśnie skierowana jest do skóry suchej, do skóry z istniejącymi zmarszczkami, do skóry, która nie ma takiego równego kolorytu. No, nie wygląda najlepiej, nie wspomnę już o tych zmarszczkach, o których już wspomniałam. I to jest nowa linia, taka powiedzmy troszkę wyższa, tak mi się przynajmniej wydaje, od tej, do której jakby jesteśmy przyzwyczajone w masce Basic Lab. I to jest linia, która nazywa się Aminis. To są kosmetyki zapakowane w szklane opakowania. Mamy tutaj złote napisy. I krem do twarzy, i krem pod oczy mają pompkę. I to są kosmetyki skierowane do pielęgnacji skóry w ciągu dnia. Także one mają taką konsystencję bardzo przyjazną, lekką, choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to będą kosmetyki dość ciężkie, bo tutaj nie mamy takich płynnych konsystencji, ale jednak ta linia też charakteryzuje się tym, że te kosmetyki nie smużą się tak jak dotychczasowe znane mi kosmetyki, nie tylko z marki Basic Lab, ale także z innych marek, które produkują naturalne kosmetyki. Tutaj tego smużenia jest naprawdę niewiele. To jest linia, która ma aktywnie rewitalizować skórę twarzy, ale także skórę pod oczami. A w zasadzie krem skierowany jest do skóry twarzy, szyi i dekoltu. I już Wam pokażę, jaka tutaj jest konsystencja. Jak widzicie, mam nadzieję, że to zobaczycie, ale myślę, że to widać. To jest krem, który jakby trzyma się na ręce. On nie spływa, choć widzę już, że pod wpływem ciepła delikatnie się przesunął. I to jest taki lekki krem, mimo tej konsystencji nie tak bardzo wodnistej, to pod palcami czujemy taką aksamitną konsystencję. Te kremy nie pachną, choć
choć jakiś tam delikatny zapach jest taki przyjemny, bardzo mało wyczuwalny, ale tu właśnie, no, muszę to powiedzieć, że jak kosmetyk działa, to jakby ten zapach no, nie jest tutaj przeze mnie wymagany. No i ta skóra, jeśli chodzi o na poziom nawilżenia, bo to dla mnie jest najbardziej istotne, to tutaj to nawilżenie tak 8 godzin na mojej skórze jest, nie? Ale ja mam ekstremalnie suchą skórę, zwłaszcza teraz, kiedy mamy upały, kiedy ja jestem, no codziennie jestem 3 godziny na słońcu, jest też silny wiatr, który bardzo wysusza mi skórę, no i ja potrzebuję właśnie takiego kosmetyku, który po wyjściu z domu, po nałożeniu pielęgnacji i makijażu, to nawilżenie musi być wyczuwalne wtedy, kiedy jestem w pracy. To jest dla mnie najważniejsze, bo nie chcę, żeby mi się kurczyła tutaj skóra, chociaż mogłaby się skurczyć, bo byłaby, no, ładniej by wyglądała, ale chodzi o to, że przy suchej skórze ona się po prostu spina, piecze i to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Jeśli chodzi o ten krem, on się bardzo dobrze wchłania. Oczywiście nakładam zawsze na jakiś tonik czy esencję i później też jest ważne, jaki filtr nakładamy na pielęgnację. Mam oczywiście, tutaj wyjęłam, żebyście wiedzieli, że między innymi, bo nie tylko te filtry używam właśnie z tym kremem i to jest lekki krem ochronny. Lekki krem, nie lekka emulsja, którą miałam w tamtym roku i ten krem z SPF-em 50 plus mamy takie działanie też pielęgnujące, więc połączenie tych dwóch kosmetyków jest takie bardzo komfortowe i ja muszę to po prostu czuć, bo ja mogę mieć jakieś słabsze kosmetyki, kiedy wracam z domu i nakładam, zmywam zawsze makijaż i nakładam jakąś maseczkę, która dość szybko zastyga, to nie jest istotne, bo ja jestem w domu i mogę sobie nałożyć na przykład na tą maskę olejek, ale w pracy no ja już specjalnie nic nie mogę robić i wtedy, kiedy mam złe kosmetyki, to ja się nie mogę doczekać, kiedy wrócę do domu i zmyję tą nieprawidłową pielęgnację. Także tutaj macie gwarancję tego nawilżenia, a oprócz tego ten kosmetyk będzie też długofalowo, tak, to nie jest tak, że ja już poczułam zagęszczenie mojej skóry, ujędrnienie, czy też no, już pięknie wyrównany koloryt. Nie, ja muszę zużyć to opakowanie i wtedy w projekcie Denko Wam powiem, co jeszcze uzyskałam stosując ten krem. Także bardzo komfortowy i co jest bardzo ważne w kosmetykach Basic Lab, ja zauważyłam, że one dogadują się także z innymi kosmetykami, a zwłaszcza z filtrami przeciwsłonecznymi. To nie jest tak do końca, że każdy filtr przeciwsłoneczny dogada się z pielęgnacją, różną pielęgnacją. Tutaj mam gwarancję, że co nie nałożę z tej marki, czy serum, czy inne kremy, te ceramidowe, które też mam, które uwielbiam i jeszcze Wam dzisiaj opowiem o jednym kremie, to ja wiem, że jaki filtr nie nałożę, to będzie dobrze, czy też krem BB, CC, bo takie teraz stosuję, to ja mam taką gwarancję, że nie będę musiała zmywać tego makijażu rano, co jest dla mnie niedopuszczalne, ale widzicie, ja muszę może przyspieszyć to. Niezwykle przyjemna konsystencja i to, jakie wykończenie daje ten krem na twarzy, dostaniecie takiej świetlistości, która oczywiście sprzyja w tym, że skóra z makijażem też będzie pięknie wyglądała. Mam nadzieję, że to widzicie, jak ta skóra tutaj na mojej dłoni pięknie połyskuje. No i to nawilżenie. Na suchą skórę tutaj dłoni nałożyłam ten krem i czuję taki niesamowity komfort. Lekko lepi się ten krem, ale to dla mnie jest plus.
Nie lubię kosmetyków, które całkowicie się wchłaniają i nie zostawiają takiej delikatnej warstwy nawilżającej. Jeśli chodzi o krem pod oczy, to on też, nie wiem czy Wam mówiłam, że wszystkie te kosmetyki mają mnóstwo składników aktywnych i w tym kremie dodatkowo jeszcze mamy takie składniki, które będą walczyć z takimi oczami podkrążonymi, z opuchnięciami, z takim niezbyt zdrowym, takie po prostu zacienienia, ma to zlikwidować. Ja wprawdzie nie mam cieni pod oczami, moja skóra jest lekko zaczerwieniona i ten krem też ma działać właśnie na takie zaczerwienienia. Rano nie zawsze mam opuchniętą skórę, raczej to nie jest problem dla mnie, jedynie co to suchość i ta cienkość skóry pod oczami. Ten krem jest przeznaczony do pielęgnacji nie tylko skóry pod oczami, ale i górnej powieki. I dla mnie jest to bardzo ważne, żebym mogła używać właśnie tego kremu wokół oka, bo ja muszę też górną powiekę nawilżać. Nie nakładam tego kremu blisko rzęs, tylko raczej tu pod łuk brwiowy i po nałożeniu tego kremu na górną także powiekę, dolną i górną, nie ma żadnego pieczenia, jakiegoś swędzenia, jakichś no, takich niezbyt przyjemnych efektów, które niekiedy kremy pod oczami mają i to jest bardzo takie niezbyt przyjemne. I teraz jaka jest tutaj konsystencja, podobnie jak krem. To nie jest płynna konsystencja, ale bardzo, bardzo delikatna. Oba te kosmetyki mają podobne konsystencje, podobne formuły, bardzo przyjemne, pięknie się rozprowadzają. Takie jak powiedziałam wcześniej, czuję pod palcem taką jedwabistość, taka no, bardzo komfortowa konsystencja. I tutaj muszę zaznaczyć, że pod ten krem oczywiście nakładam to serum peptydowe, to płynne z pipetą. Mam teraz takie duże opakowanie, tu jest 30 ml. Jeśli chodzi o krem pod oczy, to tutaj jest 18 ml i zawsze pod każdy krem i pod ten, no jak żeby inaczej, nakładam właśnie to serum peptydowe z Basic Lab. No samo serum peptydowe ma bardzo silne nawilżenie i to takie naprawdę długotrwałe, bo ja często to serum nakładam właśnie po przyjściu z pracy, tylko to serum pod oczy i przez co najmniej 3-4 godziny czuję to nawilżenie, a w połączeniu jeszcze z tym kremem, no to już naprawdę to jest takie długo godzinne nawilżenie skóry pod oczami. Bardzo przyjemne, pięknie wygląda skóra właśnie jeszcze dodatkowo z korektorem. Nie czuję żadnego napięcia, nie czuję żadnego takiego przesuszenia skóry. Wszystko bardzo, bardzo komfortowo tutaj się utrzymuje i na twarzy, i na skórze pod oczami. Niezwykle cieszę się z tych kosmetyków, naprawdę tutaj znowu marka Basic Lab wypuściła kosmetyki naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Będę je miała w swojej pielęgnacji. Za jakiś czas Wam powiem, jak one dalej mi się sprawdzają, a później na pewno zobaczycie je w projekcie Denko. I dobrze, że spojrzałam, bo chciałam Wam jeszcze powiedzieć o jednym kosmetyku. Jest to Emu Gel, taki nawilżający Emu Gel, który świetnie koi skórę, taką przesuszoną, taką podrażnioną, a zwłaszcza miejsca na skórze, które zostały zbyt mocno opalone, bo nie mogę powiedzieć, że spieczone, spalone słońcem, bo ja tak czy siak używam filtrów także na ciało, tutaj 30 nakładam sobie, ale tak jak Wam powiedziałam, ja spędzam bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu i ostatnio jestem nawet 3 godziny na słońcu i wtedy, kiedy już jestem po kąpieli i widzę jakieś takie delikatne zaróżowienie, zwłaszcza tutaj na ramionach, to ostatnio cały czas używałam właśnie tego Emu Gelu i on ma właściwości rewitalizujące i kojące. Tu jest napisane ukojenie i rzeczywiście ja to czuję i nawet w momencie nakładania właśnie tego Emu Gelu to czuję takie lekkie chłodzenie i od razu jakieś tam delikatne takie zaróżowienia, bo tu nie mam zaczerwienia, nie mam
mam poparzenia słonecznego, bo tego, do tego nie doprowadzam, ale właśnie tak, żeby jeszcze dodatkowo zabezpieczyć tą skórę, to używam właśnie tego emużelu. Na twarz rewelacja, to jest też takie silne nawilżenie i bardzo często właśnie ostatnio od miesiąca nakładam ten emużel w takiej niewielkiej ilości, rozprowadzam na skórze, która jeszcze jest delikatnie wilgotna od toniku czy jakiejś esencji i później właśnie nakładam jeszcze ten nowy krem, który ma działanie takie napinające i wypełniające. Także no to tyle, jeśli chodzi o moje nowości tutaj w pielęgnacji, to tyle, a teraz już przechodzę szybciutko do części moich zakupów kosmetycznych z Rossmana. I przede wszystkim, jeśli chodzi o zakupy z Rossmana, chciałabym Wam powiedzieć, że kupiłam bokserki męskie. One są w takim dwupaku. No i ja wybrałam rozmiar L i XL. Większych rozmiarów niestety nie było. I zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Tu są różne kolory, różne wzory. Tak to wygląda i pokażę Wam, tu rozpakowałam no jeden ten woreczek, więc mamy mniej kolorowe te bokserki i wydaje mi się, że jakość jest całkiem dobra. Jeśli chodzi o skład, to tutaj było 95% bawełny, a 5% to elastan i jak dotykam tą bawełnę, to ona jest całkiem przyjemna, a jest to marka, już Wam mówię, Eloy? Nie wiem, jak to przeczytać. Marka Eloy. Tutaj mamy tylko pudełko z popcornem, a druga para jest bardziej kolorowa. O, i no i wiecie, jest ta gumka na górze. No naprawdę bardzo rozciągające się, bardzo przyjemne. Możecie przebierać we wzorach. Mam nadzieję, że jeszcze dostaniecie. No wydaje mi się, że 2,50 za takie bokserki to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna kwota. Także jak macie ochotę, to ja Wam polecam. No i trochę żałowałam, że tych XL-ek było tak mało, bo chyba tylko dwa woreczki mam XL, tak, i trzy L-ki. To zobaczyłam, że też były dość mocno przecenione takie bokserki. One były troszeczkę droższe, no nie kosztowały 5 zł, powiedzmy 7 czy 8. Nie chcę zmyślać, szukałam paragonu, ale go nie znalazłam. I tu już były w tych pudełkach bokserki po prostu no mniej kolorowe. Tutaj mam akurat granatowe i biało-granatowe. Też w dotyku ta bawełna bardzo, bardzo przyjemna. I były też skarpetki, takie dziecięce. Ja kupiłam je wnukowi, chociaż to jest na pewno jeszcze zbyt duży rozmiar. I tutaj też w takiej paczce mamy dwie pary, różne kolory, z różnymi nadrukami, więc pomyślałam sobie, dobrze, wezmę te skarpetki, będzie miał może na przyszły rok. I one też kosztowały jakieś 7 zł, coś w tym rodzaju. Na pewno te slipy w tych opakowaniach były najtańsze, bo kosztowały dosłownie niespełna 5 zł. Także no, ja mogę Wam polecić, tak jak mówiłam, a może nie mówiłam, one nie były jeszcze prane, więc nie wiem, jak one będą się zachowywały po praniu, ale ja dowiedziałam się od znajomej, że są te slipy, poszłam do Rossmana, kupiłam, a później przekazałam jeszcze innym osobom i one też powiedziały, no nie, za 2,50 jedne slipy, no to warto kupić i sprawdzić, czy są dobre. I teraz może pokażę Wam tylko trzy kosmetyki, bo tam jest cała torba, ale to innym razem. Nie chcę, żeby ten film znowu był za długi, a będzie pewnie. I chciałam Wam pokazać sól z marki Knajp. To jest sól z lawendą. Ja kupowałam takie sole z tej marki w saszetkach i one były świetne. Natomiast no, potrzebuję trochę więcej soli, nie będę tych saszetek kupowała i ja ją sobie wczoraj wlałam do kąpieli i to było coś niesamowitego. To było tak relaksujące, tak przyjemne.
ta lawenda ma taki zapach, że naprawdę tutaj no, czuć ten zapach bardzo, bardzo mocno. Barwi wodę na fioletowo, no zapach oczywiście wypełnia całą łazienkę. Z tego co zauważyłam, chyba się nie pieniła ta sól, zresztą sól chyba rzadko się pieni i ja wlałam sobie jeszcze jakiś tam płyn Nivea, tak, do mycia ciała. Była piana, było bosko, było naprawdę, to była rozkosz, jeśli chodzi o kąpiel. Te sole nie są najtańsze, one kosztowały, bo tam były różne, chyba, nie chcę zmyślać, ale tak 30 kilka złotych, jeśli dobrze pamiętam, bardzo Wam polecam. I też nie wsypywałam tej soli zbyt dużo, naprawdę, no nie wiem ile ja mogłam wsypać. Tak po prostu przechyliłam delikatnie i nasypałam tej soli, więc woda się zabarwiła, zapachu było bardzo dużo, więc tak ostrożnie, jeśli chodzi o ilość tej soli. No i przetestowałam też mleczko owsiane i to jest naturalna odżywka do włosów. Widzę, że tu jest 98% składników pochodzenia naturalnego i to jest marka Yoop. Ja miałam trzy, to jest trzecia odżywka do włosów z tej marki, miałam świeżą trawę i Wam jej nie polecam, bo akurat ona chyba nie była do moich włosów, nic nie robiła. Później miałam jeszcze orientalny ogród i to była bardzo dobra odżywka do włosów i ta jest też dobra, może nie tak dobra jak ten orientalny ogród, ale no, robi dobrą robotę. Po myciu szamponem nakładam, akurat ją wczoraj trochę dłużej trzymałam na włosach i później ją oczywiście spłukuję i włosy są gotowe do rozczesania. Także nawet nie musiałabym nakładać żadnego innego kosmetyku. Ja już czułam pod palcami, że te włosy dałyby się rozczesać. A dla mnie to jest ważne przy długich włosach. Ja muszę mieć takie odżywki, które powodują to, że one nie są szorstkie. Nie są szorstkie i nie plączą się. Jeszcze w łazience mam odżywkę do włosów z LCF, tą płynną 8-sekundową i jeszcze mam bardzo dobrą maskę do włosów z Garniera bananową. To kolejna też odżywka do włosów z Garniera, która bardzo dobrze mi się sprawdza, ale ta jest też bardzo przyjemna, świetny zapach, taki delikatny, no taki owsiany powiedziałabym, nikomu ten zapach nie będzie przeszkadzał, nie będzie drażnił, jest taki ciepły, bardzo, bardzo przyjemny i wróciłam do tej mgiełki, która ma nabłyszczać włosy, jest to spray octowy i to jest marka Biowax. I ta mgiełka, ten kosmetyk też delikatnie zmiękcza włosy i też powoduje to, że włosy lepiej się rozczesują. No i rzeczywiście ten spray octowy daje blask włosom. No moje włosy, ja dbam o nie, one zawsze mają no, taki zdrowy blask, nigdy nie są matowe, ale tak mi się wydaje, że po tym nabłyszczaczu jeszcze bardziej się błyszczą, po prostu. Już nie będę przedłużała, kończę ten film, te dwa kosmetyki z Basic Lab naprawdę z całego serca Wam polecam, mówię tutaj prawdziwe moje odczucia i takie moje prawdziwe zadowolenie z korzystania z tych kosmetyków. No i oczywiście te bokserki, te trzy kosmetyki z Rossmana także Wam polecam. Następne filmy to dalej sukienki, jedną z nich widzicie już na mnie. To będzie tam gdzieś w kolejnych filmach, Na oko i Mango. I też pewnie będę te filmy z sukienkami przeplatać z innymi filmami, jeśli mi się uda, bo już za tydzień, nie no jeszcze
powiedzmy 10, no kilkanaście dni do zabiegu tej mojej gradówki. Nie, ona jest, gdzie ona jest? Dobrze ją ukryłam, chyba na tym oku. Tak, na tym oku, więc nie wiem, czy jeszcze nagram, bo już mam bardzo dużo nagranych filmów, ale no, muszę mieć też czas na ich zmontowanie. Teraz będę montowała ten filmik. Mam nadzieję, że on się ukaże. Myślę, że w poniedziałek powinien się pojawić na kanale, a później zobaczymy, co będzie się działo, co będę publikowała. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.